Siemanko moi drodzy, witam serdecznie na podnośniku Golf 6 Airline, rok produkcji 2010, 235 tysięcy km przejechane, jednostka napędowa, bagatela 1.4, 160 koni. Co mamy dzisiaj z samochodem? Tylnia oś hamulce. Zapieczone tłoczki hamulcowe, w szybkim tempie zużywające się klocki hamulcowe, źle wyglądające tarcze i tak dalej, i tak dalej. Wyjścia były dwa, zakupić nowe albo kupić zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy, różnica między całym kompletnym dociskiem hamulcowym po regeneracji, oczywiście nie całkowicie nowe, ale po regeneracji, a zestawem naprawczym była różnica 23 euro, dlatego zdecydowaliśmy się zakupić całe kompletne dociski hamulcowe, co pokażę oczywiście za chwilę. Podnoszę samochód do góry, ściągamy tylnie koła. Problem jest znany, ci co jeżdżą Golfami szóstej generacji, piątki też nie było lepiej, to wiedzą o tym, że dosyć często padają te tylnie dociski hamulcowe. Samochód podnoszę do góry, ściągam koła, pokażę Wam jak się kręci to wszystko, jak to ciężko chodzi. I oczywiście miłego oglądania, jeżeli materiał się spodoba, zachęcam do łapy w górę, jak i do zasubskrybowania kanału. Przechodzę do tematu i lecimy. Tak jeszcze pokrótce, zobaczcie, żeby nie było, że ktoś sobie tylko emblematy ponaklejał. RK, fotele RK, środek jak środek, podobny z deka do GTI. Taki goferek. Jeszcze na zimowym kółku. Patrzcie, auto u góry, to jest to o czym mówię, kręcimy kołem, ręczny nie jest zaciągnięty. Słychać? Zobaczcie jak wyglądają, zaraz ściągnę koło. Widać, że tam była temperatura. Idziemy na drugą stronę. Druga strona, zobaczcie, tarcze hamulcowe. One były niedawno, gdzieś może przed pół rokiem zmieniane. O. Tyle w temacie, ściągam koła. I teraz patrzcie. Nieznana marka. Jakaś taka byle jaka, ale tutaj mamy po zregenerowane VWAG marki TRW. Robiła to jakaś firma Lauba i tutaj to samo. Dwa po regeneracji za sztukę 6 dyszek. Oczywiście w euro. Także uważam, że 38 albo 36 euro kosztował sam zestaw naprawczy, czyli ten tłoczek, o-ring, gumka, wszystko co do tego należy. Te są jeszcze wypiaskowane, jak widzicie. Tu wszystko nowe, uchwyty, sprężyny pozakładane. Także nie ma co rzeźbić w gównie, jak ja to mówię, tylko zakładamy nowe i jest po temacie. I teraz kręcimy sobie. Jest ciężko pokręcić. Tak są zapieczone. Ściągam to. Słuchajcie, krótka aktualizacja. Teraz tak, tu widzicie, takie są dwa ząbki plastikowe. Ja tego nie pokazałem, ja lecę z tematem, bo kolega nie ma czasu. Żeby wyjąć linkę od ręcznego, tutaj również. To wszystko, tu blaszka taka zabezpieczająca. O, tak jak widzicie, wyciągamy ją sobie śrubokręcikiem, czy jak tam sobie chcecie. To sobie wyjmujemy. Sam docisk hamulcowy jest śruby 13, tu macie kontrę 15. Przytrzymujemy, odkręcamy i teraz to co mówiłem, zobaczcie. Oryginalny VWAG TRW z oryginału, tak jak tamten jeden. Jeden jest zamiennik, drugi jest z oryginału. To sobie zaraz wyciągamy, przekładamy przez tą dziurwę. Jedną ręką jest ciężko. Ściągam cały docisk hamulcowy i po temacie. Tu wykręcamy przewód, 11. Kluczyk mamy taki, gdzieś tutaj sobie leżał. Tu go mam z boku. Taki widzicie, rozcięty do przewodów hamulcowych. I go poluźniamy. O. I się nam ładnie kręci. Troszkę go rozruszać, żeby nic się nie ułamało, nie ukręciło. Wiadomo, ząb czasu robi swoje. Ściągam i zakładamy nowy. Będziemy odpowietrzać metodą pompuj, trzymaj, pompuj, trzymaj. Tu jest odpowietrznik od docisku hamulcowego.
I tyle. Póki co na razie. Słuchajcie, zobaczcie, no ja już mam to wszystko tutaj luźne, tylko teraz takie co, o, widzicie, o, guma. Ta osłona jest pęknięta, także nic dziwnego, że to też walnęło. Ta lewa strona była najgorsza. Ja już tu poluziłem sobie przewód hamulcowy. Wycieka mi troszkę płyn, także streszczam się z tym i ściągam to. Próbuję wyjąć klocek hamulcowy, który jest tam. I patrzcie, tak siedzi. To jest masakra, że go wyjąć nie można. Próbuję tam co nieco wykombinować, ale za tak zawalone. Zobaczcie, toż to jest szok. Toż to szok. Taki oto klocuszek. Widać, w jakim to jest stanie. Podebrać, wyczyścić tą całą rdzę, żeby nowe klocki nam się fajnie po tym ślizgały, a klocki też są nowe. Tylko wkręcę, żeby nam cały płyn nie wyleciał. Wkręcę ten przewód. Lewa strona już jest założona. Tu mamy do odpowietrzania, widzicie, tą taką, taki odpowietrzniczek. Ściągamy gumeczkę, ten kaptur. Zaraz poluźniamy, jeden wsiada do samochodu i będziemy zaraz odpowietrzać, ale zanim do tego dojdzie, to przechodzę na prawą stronę, założymy sobie dociski hamulcowe obydwa i wtedy odpowietrzamy dwa koła jednocześnie, sprawdzimy stan płynu hamulcowego i byłoby w temacie. Normalnie powinienem odkręcić tutaj, łatwiej by to wtedy wyszło, ale kręci się, to już jest tutaj skorodowane i kręci się ta nakrętka z tym przewodem hamulcowym, dlatego wykręciłem, tylko tu troszkę było manewrowania, żeby z tym wyjechać, ale tak jak widzicie, ręczny jest założony, wszystko jest założone, przechodzimy teraz do prawej strony. Zobaczcie, sprawy się troszkę skomplikowały, wykręcając tutaj tą nakrętkę z docisku. Przewód hamulcowy kręci się razem z nakrętką i może się ukręcić. W najgorszym wypadku będziemy musieli go dorobić. Zdemontowałem cały, żeby uratować, żeby nie narabiać się zbytnio. Później trzeba będzie zarobić cały przewód, ten tutaj, o. Ale zanim to nastąpi, grzeję to zaraz palnikiem małym i spróbujemy to wszystko stąd. Tylko ta jedna nam jest potrzebna, stąd wykręcić. Ja działam i lecimy z tematem dalej. Udało się to uratować. Tak to nam wyszło, widzicie, o. Normalnie mogłem zrobić nowy, ale żeby czasu nie tracić, uwijamy się z tym, bo kolega musi lecieć do domu. Także robimy to na biegu. Uratowaliśmy, podgrzaliśmy palnikiem i możemy przewód zakładać. Z małymi problemami, jeśli chodzi tutaj o ten przewód hamulcowy, ale uratowaliśmy to. Klocki są założone, klocki wjechały nowe, tylko tarcze zostały stare. Przechodzimy teraz do odpowietrzania, tam widzicie zabezpieczenia od dołu. Tu założone, tu zabezpieczenie również założone. Przechodzimy teraz do odpowietrzania. Odpowietrzone. Druga strona płynu hamulcowego mamy dolane. Zakładamy koła i wsio. Tak, zanim wyjedziemy sobie samochodem, zobaczcie, tu były obydwa zaciski VWAG. VWAG. Tylko to wszystko jest w tak opłakanym stanie. To idzie wyczyścić cylinderki do wymiany, do tego gumki, osłony. To wszystko idzie naprawić. Guma. Przez to dostała się woda, brud, zebrała się rdza i blokowały się i paliły klocki. Ta strona, to była lewa od strony kierowcy, lewy tył był zajechany jak pięty araba, tak jak widzicie. Dobra, to byłoby na tyle, tak jak widzieliście. Normalnie do wymiany był ten tutaj przewód stalowy, ale szło to uratować, więc uratowałem, żeby się zbytnio nie narabiać. Zarobić przewody nie ma problemu, zaginarkę do przewodów mam, ale chłopakowi też było pilnie w czasie. Gdyby mi to pękło gdziekolwiek z jednej czy z drugiej strony, to oczywiście nie byłoby wyjścia, trzeba byłoby to zarobić. Przewody hamulcowe też mam, także to akurat nie był problem, tu chodziło tylko i wyłącznie o czas. Szybka operacja, żeby mógł jechać do domu, a przyjechał prosto po pracy, z tego tytułu wyszło jak wyszło. Dobra, moi drodzy, no co, tyle w temacie. Teraz mam czas, mogę sobie kupić zestaw naprawczy i w międzyczasie, jak nie będzie nic do roboty, można sobie to fajnie wyczyścić.
założyć nowe tłoczki, te cylinderki, wszystko poskładać, położyć na półkę. Golfy, te hamulce z tyłu w golfach wysypują się jak grzyby po deszczu. Także to regularnie mówię, to jest trzecie auto w miesiącu, trzeci Golf 6, w którym coś takiego się dzieje. Lata robią swoje, brud, woda, jak wiecie. No i tyle w temacie, no co tutaj więcej. Wyjeżdżamy samochodem i operacja zakończona. Jeśli o hamulce chodzi, Gofera mamy skończonego. Dociągam śruby i wyjeżdżamy. Tyle w temacie. Pozdrowiska, ludziska.